widzę potencjał na jedno ryzykowne zagranie. Gdybym grał w Plutonie, to byłoby to pewniejsze zagranie. Zobaczcie, że jedzie Batchat. I Batchat trochę dostaje, tylko to jest trochę za mało. Stubek się odwraca. Nasz Leopard strzelił za zero. Ja jadę dalej. Muszę się schować od 114. Nie, nie, nie! Wiecie, co powinienem zrobić? Powinienem po prostu podjechać sobie nie w taki sposób, tylko od razu przejechać sobie tu. Siemanko, witajcie. Bitwę na żywo CSM63. Polski 10 tier. Czołg średni. Wielu graczy narzeka na niego, mówi, że nie jest taki dobry, jednak to się z biegiem czasu bardziej zmieniło. Turniejowo to jest taki czołg must have, czyli musicie mieć. Jeżeli gracie bitwy klanowe, również robi on sporą różnicę ze względu na swoją niesamowitą mobilność, no bo może też między innymi pchać inne czołgi, pomagać im i rozpędzać je, jeżeli tak to mogę określić. Dzięki temu na przykład taki IS-7 szybciej zajmuje jakieś pozycje, albo można robić taki pluton staranowania. To jest taki czołg do zadań specjalnych, do zajmowania takich nietypowych miejscówek, gdzieś w pierwsze tempo. I to mniej więcej uczyniłem, bo podjechałem sobie za ten kościół i mogłem wyciągnąć AMX-30, który myślał, że jest schowany od reszty czołgów, powiedzmy, a mi się udało go wykończyć. Minusem CS-a jest to, że jego działo, na przykład porównując do Leoparda, jest gorsze, delikatnie gorsze. Nie ma tu wielkiej tragedii i co można jeszcze dodać? CS-63 ma dosyć ciekawy pancerz. Niby na papierze powinien wszystko zostać przebite, jeżeli ktoś leci w CS-a, a w rzeczywistości, jak skleimy się, to jarzmo działa gdzieś te okolice, powoduje dużo strzałów za zero, rykoszetów i różnych takich dziwnych akcji. Stąd mogę powiedzieć, że jest to jego dosyć taka mała zaleta, że odbija takie dziwne strzały i w takich poważnych rozgrywkach to potrafi zrobić różnicę. Dzięki temu może jakaś flanka będzie wygrana. Na randomkach różnie to bywa, bo tu już walczymy z czołgami jakimś trochę większym kalibrem, ale nadal może coś wam pokażę, co CS odbija. STRV na pierwszej linii. To nie może skończyć się dobrze. Tak mi się wydaje, że kolega trochę... Nawet nie trochę, zdecydowanie przesadza. Tylko nie chciałbym zbierać głupio. My możemy sobie pozwolić na taki dojazd. Dlaczego? Zobaczcie, że po drugiej stronie 60 TP, obiekt 705, ale te mocne 10 tiery do miasta zostały wykryte i grają sobie linię 1-2. Dlatego ja podjeżdżałem wraz z moimi sojusznikami. Nie wiadomo co z typem 5 Heavy, ale typ 5 Heavy, powiedzmy sobie szczerze, że to nie będzie jakiś wielki problem. O, jest rykoszet. Pierwszy strzał, jaki przyjmuję, to jest rykoszet. Prawda, STRV przoduje szybciej. No i ja nie mam co próbować. My na linii 1-2 wygrywamy. Jaka jest moja opinia odnośnie CS-a? To ja wielkim fanem na randomkach nie jestem. Uważam, znaczy nie lubię grać jakoś tak bardzo CS-em. Jest świetna mobilność, ale jakby nie da się jej wykorzystać w bitwach losowych. Tak, można zmieniać pozycję, można to robić, ale tego jakby nie można robić cały czas i... I aż taki... Wolę na przykład pograć Centurionem AX albo Leopardem, bo mają one lepsze działa niż grać CS-em. Ale może w tym odcinku pokażę wam też kilka takich dobrych zagrań, zmian pozycji. Nie zawsze jest to możliwe oczywiście, ale zobaczymy, co przyniesie ta bitwa. Nie wiem, czy podjeżdżać, bo jak podjadę, przejadę sobie, zbiorę razem Batchata załóżmy i nie zbiorę tylko innego, to będę mógł strzelać w plecy obiekta 268, którego już nie ma, albo artylerię, ale już tego nie mogę zrobić. Są Leopardy, warto dobić, nie polosowało. TVP się wychyla typ, trzeba się chować. Oj. Warto dobić tego Leoparda, ktoś inny go dobija. No przynajmniej dostaje po asyście w sumie. Typ się wychyla. Ja go za zero strzelam, ładuję pociski APCR. Mogę wejść w tą wymianę i mogę zebrać ten strzał, ale typ nie jest nawet zainteresowany. To jest błyskawiczna bitwa. Nie da się tutaj zrobić sensownych uszkodzeń. Starałem się grać ostrożnie, ale może powinienem gdzieś tam bardziej trochę zaryzykować. No bo finalnie... Chociaż jak patrzymy na łączone uszkodzenia, to jest wyżej 5000. No i taki wynik końcowy. Pierwszy w drużynie, 988 expa. Drużynowy jest taki, pierwsza bitwa zakończona zwycięstwem. Zobaczymy, co przyniesie reszta. Okej, okay, widzę potencjał na jedno ryzykowne zagranie. Od razu wam to mówię, że to będzie ryzykowne. Też napiszę na czacie, guys, help me, pomóżcie mi, I push 1-2 line, że
podjeżdżam agresywnie linią 1-2. CS-em mogę to zrobić, to może wyjść, ma prawo wyjść, tylko minusem będzie fakt, że nie dostanę odpowiedniego wsparcia, ale mamy dużo niszczycieli, więc powinno być dobrze. I też dużo czołgów tu jedzie, więc wsparcie powinno być. Minusem może być drugim to, że na przykład TVP-ki. Dwa wjadą we mnie TVP-ki, to ja od razu ginę. Jeżeli to się nie wydarzy, nikt we mnie tak głupio nie wjedzie, nie odbije tej flanki, to najprawdopodobniej będę dużo mieć po asyście. Dla drużyny będzie dobre to, że zajmiemy sobie tę część mapy. A jak to wyjdzie, to już przed wami. Gdybym grał w Plutonie, to byłoby to pewniejsze zagranie. Zobaczcie, że jedzie Batchat. I Batchat trochę dostaje, tylko to jest trochę za mało. I tak zastanawiałem się przez chwilę, czy może nie jechać tego. Czy może spróbować... Okej. Czy może nie zawrócić? Ale jak zobaczyłem, że kilka strzałów tego bata weszło, nasz STB-ek też zjechał, no to jedziemy dalej, proszę państwa. Mamy STB-ka, więc mamy dwa czołgi. Jest bardzo dobrze. Minotauro, wszyscy tu podjeżdżają. Coś niesamowitego. Wiecie, mogłem też stać za skałą i jeżeli Batcha by chciał się wychylić, to pewnie by też dużo zebrał na tym wszystkim. Teraz pojawiają się pierwsze schody, bo nie wiem, czy ktoś nie stoi w tym krzaku. I nie mam tej 100% pewności, ale spróbuję podjechać, bo jeżeli ktoś tam stoi, to on zginie. I spodziewałem się, że tu będzie mało czołgów. Te czołgi powinny uciekać, jeżeli trochę czytają grę. Jest grill. Grill celował w środek. Przydałaby się pomoc z tym grillem. Tu jest fosz. Te czołgi ze środka i czołgi, które stoją za nami, one powinny mieć bicie na to wszystko. I powinny fajnie nam pomagać. Artyleria również. Zbiorę raz od tego grilla. Trudno. Jest ogłuszony. Już nie jest ogłuszony. I zobaczcie, że jest rykoszet. Rykoszet na wieży. Coś, czego większość medów jakby... Dobra, może nie większość. Niektóre medy nie mają, ale jak porównamy ten pancerz do pancerza Leoparda, no to w Leoparda to by weszło za 750 na 99%. A tutaj jest ten rykoszet, wspominałem o tym. Ten pancerz ma w sobie coś takiego magicznego. Trochę nawet jak powiedziałbym 60 TP też potrafi dużo takich dziwnych pocisków poodbijać. Ale to już jest bardziej uzasadnione, bo tam te kąty są też inne i ten pancerz jest większy. Chyba możemy dalej dojeżdżać. Podjadę sobie w te krzaki. Może jakiś light na pasywie mnie zaświecić, ale nawet jak mnie zaświeci, to ja tu powinienem być bezpieczny w takiej nietce. I mogę obijać sobie środek, te wszystkie czołgi, które tam grają, plus potem wykańczać te czołgi, które są przede mną. Wygląda to bardzo dobrze i obiecująco. O, szukałem takiego słowa. Miasto będzie przegrane, ale to chyba nie będzie jakiś wielki problem dla nas. Myślałem, że dam radę... Aj, nie skończyłem tego STB-ka. Czaiłem się, czaiłem, ale przespałem. IS-4 tutaj jest, nie wiem co z TVP-kiem i Tesetą, ale spodziewałem się, że gdzieś te czołgi już się wróciły. No bo dawno by stąd, z tego środka... A nie, zobaczcie, jednak jest Teseta w pasywie. Ale to nie żaden problem, no bo ja podjeżdżam sobie pod budynek i wyciągam i TVP-ka i Tesetę. Może najpierw Tesetę, potem TVP-ka. Bo ta Teseta może gdzieś pasywnie świecić. A TVP na 100% zginie. On nie może tutaj przeżyć, chyba że będzie uciekać tak jak to robi. W sumie dobrze robi. Ucieka na tą stronę, gdzie my nie mamy czołgów. Tylko jest spóźniony ewidentnie. Czy można pojechać po ISA? No pewnie, nawet trzeba. Można by go objechać, tylko... Myślę, że z tym TVP-kiem i strzelił od boku i z przebity, nawet podpalony. Jadę i dobijam TVP-ka. Po HP, o dziwo, jest dosyć ta bitwa wyrównana. To miasto nam szybko padło, stąd tak to się prezentuje. I znowu odbiłem jakiś strzał. Macie tą magię pancerza już zaprezentowaną. Najlepiej w tej sytuacji po prostu przejmować bazę. Bitwa jest wygrana. Tylko kto gra pod zwycięstwo na randomach? No właśnie. Każdy łasi się o robienie uszkodzeń. Boję się, że te czołgi już są wcelowane we mnie. I w sumie najlepszym zagraniem, jakie teraz można wymyślić, jest objechanie całej mapy i podjechanie... A nie, grill ma spota tutaj. No to chyba wystarczy ze środka go wysnapi. Nie wiem, co robi grill, co to jest za pomysł. Ale... No on zginie. Dobra. Już przeciwnik takiej przewagi nie ma. Nie ma takiego mocnego niszczyciela, bo on na 100% powinien zginąć.
Ja dostałem spota, ta setka mnie zaświeciła. Obiekt jest tu, coraz więcej mam informacji. Nie ma czasu na wielką objazdówę, więc jadę sobie do miasta, bo widzę, gdzie jakie są czołgi i nie boję się, że zginę na salwę jakąś. E4 jest tutaj. Jak dojadę w te budynki, powinienem być bezpieczny, powinienem zaświecić dużo. Dobra, może jakoś w pełni nie będę bezpieczny, ale będę ich te czołgi spotować. Zmieniam sobie tryb. Podczas zmiany trybu nie mogę strzelać, ale ładnie te uszkodzenia po spocie padają. I teraz wychylam się na Rino oraz na obiekta. Najpierw obiekt, nie wchodzi to. Poleciało po górnej płycie, pechowo. Rino mogę przebić na 100%, ale wybieram obiekta, bo ten czołg jest mną zainteresowany. A jeżeli strzeliłbym do Rino, to prawdopodobne jest to, że Rino po moim strzale się odwróci na mnie i zacznie do mnie strzelać. I widzicie, i teraz jakbym wcześniej strzelił do Rino, to byłaby taka możliwość, że Rino by do mnie strzelało i obiekt. A tak to strzelałem tylko do obiekta, więc obiekt do mnie tylko strzelał, znaczy mógł strzelać, bo Rino mnie nie widziało. Może to nie był jakiś świetny przykład tego, co chcę wam przekazać, ale w niektórych bitwach możecie zobaczyć analogicznie, że nie opłaca się strzelać do czołgu, który na nas się nie patrzy, bo wtedy on się odwróci. O, tym razem oznaka drugiej klasy, 3000 po asyście, 4 normalnych uszkodzeń. No, bitwa powiedzmy udana. Ale wielkich fajerwerek nie było. CS-a stać na wyborne bitwy takie z mnóstwem ilości uszkodzeń, ale to musi być bitwa dłuższa i trzeba wtedy wykazać się tym zmienianiem pozycji. Ja na razie tego za bardzo pokazać niestety nie mogę, bo bitwy na to nie pozwalają. Mam też drugi alternatywny zestaw modułów, bo o modułach powiem może teraz. Venta, Staba, dosyłacz. Standardzie jak na meda, a spróbuję zagrać zestawem bez stabilizatora. Z ciekawości zobaczę, jak to będzie się sprawowało, jak to będzie latać i sprawować. A wezmę ulepszone wzmocnienie, żeby mieć więcej HP na jakieś takie wymiany. Ciekawi mnie po prostu, czy w tym trybie jazdy, gdzie jeździmy bardzo szybko, no strzelanie i zobaczcie, jaki to jest wielki celownik, jakaś planeta, nie da się strzelać, ale jak zmienię tryb, to jestem ciekaw, jak to będzie funkcjonować bez stabilizatora. 277. Oj. Ja myślałem, żeby zjechać w dół, albo pojechać do prawej strony. Ale to 277 mnie trochę przyblokowało i stwierdziłem, że to nie będzie dobry pomysł. STRV tutaj oddałem mu, więc fajnie. Dużo tych czołgów tu jedzie. Ale co ty robisz? Aha, on chce wyciągać... Okej, on chce wyciągać EBR-a. Ja zebrałem WZ-5A. No moje wychylenie było ryzykowne, mogłem za to więcej HP stracić. Zastanawiam się, co zrobić, bo jestem przyblokowany przez tego obiekta 277. STRV może mnie strzelić, WZ-a może mnie strzelić, ale przez to, że tutaj jest tak dużo czołgów ciężkich, to na 100% my wygramy lewą stronę. 60 TP nie ma dużego wsparcia i będziemy pchać to dalej. I potem pewnie tu mi się coś odblokuje. Tylko ja nie mam też celowniczego. W tym momencie nie jestem wykryty. Pytanie, czy tu dostanę spota, bo tutaj jest taka przerwa. O, jak widzicie, nie dostanę spota. Dobra, spróbuję stąd uciec. Najlepiej, żeby nie zabrać od 277. Dobra, udało się. A ten drugi 277 jedzie od góry, więc ja dam wsparcie mojemu EBR-owi. Znowu zmieniam tryb. Tylko bez tego celowniczego to... Ja pewnie nic nie trafię. Teraz chciałbym się tak schować, żeby nikt inny do mnie nie strzelił. Rykoszet, no na pewno. Pech, że dostałem dwóch załogantów jednym strzałem. 277 sobie tam zajęło miejscówę. Nic mi nie zrobię. A my, tak jak się spodziewałem, wygrywamy tam. Tak myślę, co ja mogę zrobić? Druga strona może paść. 121B i T57 Heavy. EBR, dobra. Dobrze by było rozwalić EBR-a, bo on teraz objeżdża lodówkę. I trzeba było się wrócić do artylerii, defensywna pozycja na bazie i wytrzymać ten rush, który zmierza z lewej strony. Już AMX podjeżdża. Okej, okay, lodówka sobie wyjaśniła go. Minus 7000 HP. Ale myślę, że te czołgi są bardziej obite i będzie trochę łatwiej. Mogę go strzelić. To robię. Dostanę po asyście, ale już zaraz Leopard będzie jechać z góry. Na całe szczęście nie ma tego EBR-a, więc nikt mnie nie wykryje. Ale jest taka 140.
Ustawiam się w krzakach, żeby strzelać do niej. Jest TP7, ale na razie ich jakoś nie widać. Okej. TP7 się teraz schowa za budynkami, a 140. No. Nie jest widoczna. Oni w ogóle nie są obici. Więc jest słabizna. Nie widzę tu nikogo. Leopard pojedzie teraz. Trzeba obijać. Robić jak najszybciej, jak najwięcej damage'a. Nie ma za bardzo co kalkulować, bo... Po pierwsze... Nie wydaje mi się, abyśmy mieli wielkie szanse. A po drugie... Zaraz może być koniec. Jeszcze z ten spota. No nie wiem. Co mógłbym zrobić w tej bitwie? Chciałem... Może zamysł, żeby pojechać na prawo był słaby. I to sobie powiedzmy szczerze. Kurczę, pewnie kilka strzałów bym jeszcze oddał, jakbym zagrał ostrożniej, ale tak się zastanawiałem, co mogłem zrobić. Nie spodziewałem się, że ten Pluton 277 aż tak zagra, tak szczerze. On mnie zaskoczył bardzo. I to są screeny końcowe. Nie ma na razie jakiegoś wielkiego szału. Nie wygląda to wyśmienicie. Lecimy dalej. A może krótka wstawka odnośnie modułów. No to taki zestaw jest standardowy. Ja spróbuję grać teraz na tym zestawie. Testowo. Może to będzie dobry, może nie. Kilka osób mi polecało. Jeżeli nie chcecie ryzykować, to polecam ten. Modyfikacje polowe. Tak się prezentują. Czwórka w prawo. Tu dałem, żeby zwiększyć maskowanie. Jakby jak gram CS-em, to za dużo tej jazdy wstecz nie używam. Bardziej odwracam się, zmieniam tryb i uciekam. Tu, żeby zwiększyć uszkodzenia na minutę. Tu dałem do szybkości celowania, bo ta moc silnika jest bardzo dobra. I tak bazowo. I po prostu tak eksperymentuję trochę na nim. Zobaczymy, jak to będzie teraz chodzić. Zastanawiam się, co można zrobić na tej mapie CS-em. Do miasta tak średnio, ale może wykorzystam mobilność i spróbuję zagrać agresywnie na tej linii A. Zazwyczaj tam nie jeżdżę i nie polecam, ale z racji tego, że będę tam bardzo szybko i widzę, że dużo czołgów jedzie, plus mamy te dwa lighty, to możliwe, że to będzie dobre zagranie. Jak to wyjdzie, to zobaczymy. Leopard gra sobie standardzik. Ja wjeżdżam w tę miejscówę i zaraz sobie przywalę te drzewka. I możliwe, że jakiś med będzie nadjeżdżać, to go ładnie obiję. Ale TVP już przejechał sobie. Może grill da pestkę? Dostał TVP raz. Leopard bardzo dostał. Szczerze myślałem, że ja zrobię kilka strzałów na przejeździe. O Jezus Maria. Kilka strzałów na przejeździe i w sumie to... Zrobiłem jeden strzał i mogłem za to bardzo dużo zebrać. Nie dobiłem tego. Fosz... Nie wiem, czy on zbyt agresywnie nie podjechał, bo to... Jest rzadko spotykane. Cały czas jest wykryty i... Może mocno oberwać. No i go nie ma. Dobra, nie ma fosza. TVP-ek wydaje się być sam. Leopard jest na jeden strzał. Nasze skauty dobrze grają. Znaczy, w sumie już tylko EBR. Zagrały pasywnie. I akurat im się to opłaciło, bo rozwaliśmy tego Ebra. Czy ja mogę się tak wychylać? Chyba TVP-ek... Nie ma wielkiej... Nie wiem, co to jest za bitwa, że znowu dostaję dwóch załogantów jednym strzałem. Po prostu to jest katastrofa. Na całe szczęście to wchodzi. Ten Leopard na E1 trochę denerwuje. TVP-ek ładuje. Ja poczekam, aż zniknę. Widzę, że obiekt nie poczeka. Ja przejadę sobie tędy. I stąd spróbuję skończyć TVP-ka. Pociski AP przelecą przez te przeszkody. I go rozwalę. A obiekt 430U mógł mieć załadowane pociski HIT i przez to jego pocisk nie przeleciał przez przeszkodę. No dobra. Jadę dalej. Znowu bez tego celowniczego. Jeżeli się zastanawiacie, co uleczyć, na przykład dowódca czy celowniczy, to uważam, że najczęściej dowódca jest ważniejszym wyborem, ponieważ dowódca o 50% ogranicza wasz zasięg widzenia, jeżeli go stracicie. I wtedy byłbym ślepy i nie zaświecił tego leoparda, on by mnie zobaczył. A bez celowniczego, jakby, jak widzicie, czasami coś wejdzie w tej grze. I teraz zaświeciłem tego leoparda. No, on w ruchu mnie trafił, ja go nie. Jest ta setka wykryta. Czy my możemy to pchać dalej? Oto jest pytanie. No teraz już nie.
Już pytania nie ma. Ja mogę nawet zginąć przez to. O nie! Widziałem, że 121 tam jechało. Myślałem, że będzie git, ale... Nie chciałem tak głupio jechać, tylko... Zastanawiałem się po prostu i akurat zebrałem od Arty. Dobra, z tej bitwy to już w ogóle nie jestem zadowolony. Tym bardziej, że ona okazała się dosyć dłuższą bitwą i tu można było pozwolić sobie na dużo zmian miejscówek i w ogóle, ale też mnie utwierdziła w przekonaniu, że podjazd agresywny tam na tej stronie medów nie jest nadal opłacalny, bo nawet gdybym ja tam przeżył, nieważne, uciekł, coś zrobił, to wyobraźcie sobie, że zbieram pestkę od Fosza, od jeszcze tam tych innych czołgów i ten start nie był w ogóle dobry. TVP-ka to ja w ogóle nie złapałem, więc... Nie polecam tego zjazdu i chyba więcej tego też nie zrobię. Bezpieczna przystań i rewanż, wielki rewanż. Dobra, skupienie, co by tu robić? EBR będzie to spotować, ja nie chcę głupio zebrać, ale CSM nie powinienem nic zebrać, bo jestem za szybki na to wszystko. Chociaż w sumie ja mógłbym pojechać na środek i to ja mogłem oddawać jakieś strzały, tak teoretycznie myśląc, ale już za późno. Przyznam się wam szczerze, że zagrałem jedną bitwę przed tą i tam zagrałem totalny piach i... Jakby nie było, jak może nie totalny pech, ale nie było nic ciekawego do pokazania. Mapa nie najlepsza na CS-a. EBR mi coś pokaże. Że dobiję Rino. Byłem na początku dobrze, ale potem sobie taki CS odbiję. Bo serio, to była tylko strata waszego czasu. A ta bitwa co pokaże, no to zobaczmy. O kurczę, ale gramy agresję. Zobaczcie na to. WZ5A 268, Minotauro. My tam chcemy się przejechać po prostu po nich. I czy to jest dla mnie dobre? No tak średnio, bo... Jest siódmy tu podjeżdża. Jest siódmy będzie nas wypychać. Jest STB. Wszyscy będą tu podjeżdżać. Ja w tym momencie zmieniam tryb, bo ja wiem, że... Nie utrzymam tego samemu z Leopardem w sumie i EBR-em obitym. I z siódmy to duży problem. Nie wiem, czy oglądaliście mój odcinek z Rankedów, ale to jest właśnie tego typu czołg, który może gdzieś na jakiejś stronie zrobić różnicę swoim pancerzem i tymi swoimi punktami wytrzymałości. Wycofałem się na razie tu, bo nadal widzę możliwość wygrania tego. Utrzymania bardziej, tak bym to określił. Jeżeli po prostu zadamy dużo darmowych uszkodzeń. Lion jest tam. To jest minus, bo jeżeli ja zostanę wykryty, to od razu z bomby dostaję od Liona. I przez to nie mogę grać w tym krzaku. I czy jest jakieś inne miejsce, gdzie ja mogę się wychylać i... I ten? I zadawać uszkodzenia? No tak średnio. Zaraz dojedzie tu Lion. Jesteśmy w sytuacji 3-2. Widzicie to już sami. 114 wychyla się. Szukam i przebijam. Dobrze. Ale oczywiście ta Arta za 400... Nie, dzisiaj mnie ta Arta tak denerwuje. Zmieniam tryb i uciekam, bo nie masz tu żadnych szans. Trzeba uciekać. Bronić bazy. Z innych miejscówek. Jakbym został z Leopardem, to ja ginę i Leopard ginie. A tak to może nawet Leopard też ucieknie. Na pewno mi się to uda, bo jestem dalej. Fajnie, jakby EBR też przeżył. Po drugiej stronie, no my jesteśmy w tym bunkrze, on tam jest zamknięty. Nikogo nie mamy na pozycji dla typowego niszczyciela tutaj. Ja na pewno tam się wybiorę. Chociaż może wceluję się w STB-ka. W sumie wceluję się w STB-ka. Te czołgi będą zjeżdżać. I z siódmy będzie jechać. Załaduję może pociski APCR na tego ISA. I stąd może uda się jakoś fajnie ich obić. Tylko nie wiem, czy my ich zobaczymy, bo nasze BR pada. Nie wiem, czemu on strzela. Powinien tak pasywnie się gdzieś ustawić. Te czołgi mogą jechać tędy, jak pomyślą. Czyli zjadą sobie tak i pokażą się bardzo blisko. To by było dobre zagranie z ich strony. Ale nie wiem, czego się spodziewać po nich. BR od góry. Cały czas widać tylko STB-ka. Sądzę, że jest siódmy... Może to robić i jedzie sobie tędy. I on nas zaświeci i wypchnie znowu. Zastanawiam się, czy mogę grać gdzieś tu i obijać WZ5A. O, jedzie IS jednak tędy, dobra. Dostał raz. 500 metrów, na pewno nie dostanę spota. Tu już po strzale mogę dostać spota.
To było 400 metrów. Ale jeszcze nie dostałem, bo nie ma on pewnie perków na spotowanie. Ale teraz na pewno dostanę spota. Ale obiłem go, żeby był na jeden strzał i już ten is aż takiej super mocy nie ma. A dla mnie chyba znowu cofka. Nie musiałem nawet zmieniać trybu, to nie było potrzebne. Szkoda, że is jeszcze żyje. Ale myślę, że będę mógł strzelać do WZT-5, jeśli ona coś będzie planować. No tak to jej nie widzę. Na razie to w sumie w nic nie mogę strzelać. Tak sobie myślę, co z tą naszą linią K? Czy jest jakaś opcja, żeby to odbić? No chyba nie, Lion to mocny czołg do utrzymania, magazynek. Padł nam EBR, to też jakiś problem. Ale kurczę, jestem trochę tak poza bitwą i nie za bardzo widzę możliwości. Progetto, jak się wychylę, to STBek może strzelić. STBek się nie patrzy, tam jest 114. Dobra, słuchajcie. Jeżeli ja podjadę, mogę rozwalić STBka. Jeżeli Lion będzie chciał do mnie strzelać albo 114, to ja będę schowany za kamieniem. Ja ich spotuję i ja będę mógł wyciągać Progetto i Leopardo z dołu. Wydaje mi się, że to będzie dobre zagranie i ciekawe. Zmieniam tryb, Progetto do mnie rozstrzeliło. Ale ja mogę na przykład tego Leoparda. Progetto też mogłem dobić oczywiście, ale już padł. Za zero, naprawdę w takim momencie. STBek niestety spodziewa się tego, że mogę się tam gdzieś wychylić i... Okej, nie ma go. A Lion, czy się spodziewa? Czy tutaj ktoś jest? Czy oni już uciekają? Teoretycznie powinni oni uciekać. Bo raczej nie mają dużych szans, żeby to utrzymać, jakie mamy wsparcie z tyłu, ale... W sumie tylko z Leopardem tu jedziemy. STBek jest na salwę, pytanie gdzie jest 114, bo... Bestka z 114 to nie będzie nic dobrego. STBek się odwraca. Nasz Leopard strzelił za 0, ja jadę dalej. Muszę się schować od 114. Nie, nie, nie! Już dobijamy STBeka. Wiecie co powinienem zrobić? Powinienem po prostu podjechać sobie nie w taki sposób, tylko od razu przejechać sobie tu. I stąd 114 na pewno by nie zareagowało. Bardzo mało brakowało, milimetry. I byśmy mogli ogarnąć i ograć tę stronę, bo teraz z góry bym się wychylał na tego, ten by nie mógł nic zrobić, nigdzie uciec. O, wyszła katastrofa, nie wiem, nie mój dzień. Nie ma co pokazywać wyniku. Dziękuję wam za odcinek, na pewno tym CS-em jeszcze na kanale zagram. Dzisiaj te randomy nie wychodziły specjalnie, takie jest życie. Było dużo błędów i to trzeba sobie powiedzieć wprost, ale też widzieliście, co można było zrobić lepiej. I tyle. Dzięki za odcinek, trzymajcie się. To elo.